No nie jestem pewny, ale wydaje mi się tam. Tam była nasza klasa ósma. Tak, to była większa chyba. Ale to z tej strony. Tam był piec, pod piecem siedział Teoś Bojeś. Piec kaflowy. Tu była katedra, trzy rządy, tylko ławki były historyczne, jak obecnie. Ławka przy ławce. Tak, no to była ósma klasa nasza, ta maturalna. Tam katedra, gdzie obecnie piec, pamiętam, no i trzy rzędy ławki, ławka przy ławce, 40 się mieściło. Tak, Olej mieszkał, siedział w środkowym rzędzie w czwartej ławce. W szóstej ławce siedziałem, za mną siedział.
sali gimnastycznej. Teraz to wybudowane. Także na te zajęcia gimnastyczne chodziliśmy do Sokoła. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, pięknych tradycjach, chłodnych tradycjach patriotycznych. Tam wybudowały się nasze zajęcia. Profesor gimnastyki był profesor Czesław Panczakiewicz, wielki miłośny gór, często jeździliśmy na wycieczkę. No i dochodziliśmy tam na tych wieczorach. I pamiętam, w siódmej klasie po zajęciach gimnastyki miała być klasówka z Greki. Bo od piątej klasy uczyliśmy się łaciny, od czwartej klasy łaciny, od piątej Greki. No i jeszcze język niemiecki. No ale wcale nie mieliśmy ochoty na tą klasówkę z Greki. No więc, a mieliśmy w klasie takich trzech kolegów, Sawicki, Wącha i Luty, którzy tam gruntownie chcieli opanować wiedzę, żeby po jednej klasie co najmniej po dwa lata być. I oni byli takimi naszymi, no, komandą, musieliśmy ich słuchać, starsi już wyćwiczeni w tych bojach szkolnych. No mówią, chłopcy, potrzebny jest koc. Jeden z kolegów tam mieszkał w bliżu, przyniósł koc. Do tego koca ulokowaliśmy Włodka Wąchala, bo był taki stosunkowo najlepszy. I mówimy, Włodek, idziemy do gimnazjum i masz cały czas jęczać. I on jęczał. W tym kocu myśmy go wnieśli i przychodzimy do naszej klasy. Klasówka ma być tam profesor Tadeuszewski, uczył nas Greki. Chodzimy do klasy, profesor się pyta, nazwaliśmy go kowbojem, bo taki miał duży kapelusz. I mówimy, co się stało? Mówi, panie profesorze, Włodek spadł z drabinki, ciężki wypadek, a on cały czas jęczał, bo słychać aż po całym Radomiciach te jęki jego. No to mówię, no musimy go zanieść do szpitala, ciężki wypadek. A co, wszyscy musicie iść tak, bo on jest ciężki, musimy się zmieniać. No i ten Włodek jęczy. No i cały ten pochód ruszył w kierunku szpitala. Jak tylko nam z oczu zniknął budynek gimnazjum, Włodka i my z koca wypuścili. No ale klasówka przepadła. Tak, no taki. No Lolek był wspaniały, no najlepszy uczeń przez całe gimnazjum ośmioletni miał najwyższe noty. Najwyższe. A teatr był też prowadzony przez księdza Zachera, prawda? Proszę co? Pan Kotlarczyk prowadził teatr, ale też prowadził Edward Zacher, całka katechetyczna. Co, ten teatr? Teatrzyk. Tak. Pod jego kierownictwem, bo były dwa jak gdyby teatry. Aha. Szkolne. Jeden gimnazjum to powstał w 1935 roku z inicjatywy profesora Kazimierza Forysia, który urodził się w gimnazjum. Ojciec jego był woźnym, tercja, to się mówiło. No, a drugi był właśnie pod protektoratem księdza Zachera. Tam wystawiane były też te sztuki z repertuaru. Ja to zanotowane mam dokładnie. Zresztą tam to, co Państwu przekazałem, tam jest też. Te tytuły tych sztuk. I Lolek tam kreował, zwłaszcza świętego tam Henryka. No tam kilka sztuk było wystawianych. Poza tym no, Lolek miał też zainteresowania i sportem. Sportem. Ja miał tego Mundzia Edmunda starszego 14 lat od siebie, który miał piłkę, nie było boisk piłkarskich, tak jak teraz. Graliśmy nad Skawą, na placach, jak i na targowisku koło stacji kolejowej i bramki oznaczaliśmy albo głazami, albo czapkami. I Mundzio zabierał tego małego braciszka Lelusia i stawiał go jako słupek na bramce. No i jak to bywa, czasem piłka godzi słupek, prawda, no i Lolek się przewracał. Ale to go nie zraziło i później sam grał w piłkę nożną.
był początkowo na, grał na obronie jako obrońca i nazywaliśmy go Martyną po tych latach międzywojennych, powojennych. Były znakomite dwa kluby piłkarskie, to była Wisła i Krakowia, oraz Pogoń we Lwowie. W Pogoni Lwowskiej grał reprezentant Polski na obronie Martyn. I Lorka nazywaliśmy Martynem. Tak, no a później grał na bramce, a Bary miał szerokie próby bramki zasłania.